Cześć! W dzisiejszym materiale mowa będzie o tym zwykłym, niezwykłym akumulatorze Forda, który mamy tutaj przed sobą. Bodajże 52 amperogodzin. Zwykły, niezwykły, ponieważ tutaj na słupku jest wybity numer. Niektóre akumulatory mają w ten sposób oznaczone datę produkcji. Jest tu wybite 1106. Niektórzy producenci, tutaj też jest wybity na przykład taki kod, wybijają właśnie taki kod i na ich stronach można sobie znaleźć i odczytać datę produkcji swojego akumulatora, który się posiada. Tutaj jest akurat taki sposób oznaczony i wyciągłem go z Forda Focusa z 2006 roku. Czyli zgadzają się mniej więcej daty produkcji akumulatora i produkcji samochodu. Jestem posiadaczem pojazdu od 2009 bodajże roku, albo 10. Nie wymieniałem za swojej kadencji akumulatora, więc prawdopodobnie ten akumulator jest od początku i jest fabryczny, który został zamontowany w fabryce. 12 lat to jest dosyć sporo na akumulator, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego właśnie kręcę ten film. Pracowałem swego czasu jako flotowiec nowych właściwie ciężarówek. Nie będę mówił marki, aczkolwiek było to powiedzmy tam kilkanaście ciągników siodłowych i z doświadczenia wiem, że w nowych pojazdach potrafiły się akumulatory ulegać uszkodzeniu już po 13-14 miesiącach. Dosyć szybko. Tym bardziej, że tu mamy 12-letni akumulator, który na dobrą sprawę jest sprawny. Jak się okazało, jak go wymontowałem, ta cela bodajże, ta i ta, w nich płytki były lekko na powierzchni, że tak powiem. Nie były przykryte w zupełności elektrolitem. Można znaleźć na moim kanale GoDriver.pl filmik o budowie akumulatora i odpalaniu na kable, także linki znaleźć będzie można w opisie tego filmu. Skupmy się na tym akumulatorze. 12 lat, podładowałem go przez 12 godzin i prawdopodobnie dolałem oczywiście elektrolitu, uzupełniłem wcześniej i wydaje mi się, że jeszcze może coś posłużyć, ponieważ to jest pierwszy jego moment, gdy odmawiał posłuszeństwa, także myślę, że jeszcze coś posłuży. Zamontowałem w tej chwili w Focusie akumulator, który miałem tam gdzieś jakiś zapasowy i za chwilę pokażę jeszcze, jak wymontować i jak zamontować akumulator w Focusie z rocznika 2006 roku. I schemat wymiany akumulatora, który znajduje się pod tą pokrywą. Ściągamy ją, podważając tutaj po bokach. By podważać trzeba troszkę poruszać i bez problemu schodzi. Początkowo myślałem, że będę musiał demontować to. Zupełnie niepotrzebny ruch. Pomimo tego, że ten akumulator jest schowany tutaj w takim korytku plastikowym i ta szczelina taka jest dosyć wąska i wydawałoby się, że nie wyjdzie, wychodzi bez problemu z tego względu, że producent zostawił tam z tyłu miejsce jakieś 5 cm. W tym korytku jest takiej luźnej przestrzeni po to właśnie, żeby ten akumulator podnieść i wyciągnąć go swobodnie przez tą szczelinę. Zaczynamy od odkręcenia tych śrub tutaj, tego uchwytu, który mocuje, stabilizuje akumulator, żeby on się nie ruszał. Druga śruba jest tam. Dostać się do niej można najlepiej za pomocą nasadówki na przedłużce, takiej 10-centymetrowej minimum, 10-15-centymetrowej. I co? Po odkręceniu tego stabilizatora wystarczy odkręcić śrubeczkę z klemy, najpierw minusa, potem plusa i swobodnie można wyciągnąć akumulator. Potem kolejność odwrotna, czyli najpierw plus, potem minus. Zakręcamy ten uchwyt i tyle. Nie ma zbyt dużo roboty, nie ma zbyt wiele filozofii. Dobrze zachować ostrożność,
przy zabawach z akumulatorem i z klemami. No, założy się tutaj. Dobra. Powskoczyło, tam gdzieś strzeliło, coś już zaskoczył. O, jakieś liściory, trzeba będzie je wyciągnąć. Naleciały. No,